modzie, a mianowicie o hiszpańskiej marce Zara, która tak pomaga nam być zawsze w trendzie. No co, idziemy, dowiemy się o niej więcej? Hej! Idziemy właśnie teraz do promenady. Ona tutaj niedaleko. Tutaj oczywiście żyje Zara, przecież 55 sklepów tylko w Polsce i to na 45 polskich miast w ogóle. Właśnie wczoraj przeczytałam, że modny dyrektor domu Louis Vuitton Daniel Pie powiedział, że Zara jest najbardziej innowacyjną detaliczną sieć w świecie. Taka właśnie hiszpańska historia sukcesu. No właśnie już jesteśmy. Idziemy. Wybierzemy taki średni jakiś obrazek i potem porównamy ceny z Ukrainą. Можно, так? Ну, выбрали вообще такие, видок мне средний образок. Сейчас покажу, что все будет коштовало. Джинсы 199 злотых. А буты 699. И кошелек 139. Ну. Teraz idziemy, zobaczymy, co tam na Ukrainie. Dniepropetrowsk miasto nie duże, ale jedno z największych w Ukrainie. I Zara niestety u nas tylko jedna, która znajduje się tutaj. To jest mój City Center. Tak, i... Tam będzie. Takie zwykłe sklepy, jak i wszędzie. Tutaj oczywiście, że już rabaty jakieś, dlatego że jest już po nowym roku. Teraz znajdziemy przynajmniej coś podobnego, co... Wybraliśmy w Warszawie. Naprawdę w Zary jest dużo plusów. I jednym z największych uważam to, że jest pomysł mody za chwilę. Czyli okres rozwoju produkcji 2 tygodnie zamiast 6 miesięcy. Buty, no trochę podobne. Przecież u Zary zawsze ceny jest podobne. Tak, 37. Tak. Takie jakieś dżinsy jest podobne. Wszystko wybrałam, teraz do przymierzenia. Więc zakończyłam obraz.
Вибрала таку блузу, такі джинси, бути. І по цінам то все будзе. Джинси 1299, без рабату блуза так само, а бути 2600. Ну, а виніки порівнянь покажу вдома. Зараз коштувала би нам 767 злотих, а українська 855. І рожниця 118 злотих, а то мені венці можна купити 3 чапки. Це все, що треба їдіть. А зараз, всього найкращого!